Rutka? No? A wpuścisz mnie do tego swojego łóżeczka? Michał, słuchaj, naprawdę strasznie mi to schlebia, że tak ci się podobam. W ogóle to jest cudowne uczucie, ale ty się musisz uspokoić. My jesteśmy w szpitalu. To są ludzie, nie możemy tego zrobić tutaj. No nie kręci cię to. Zawsze jakieś nowe doznanie. Jak chcesz, mogę poszukać jakiejś sali bardziej private. Na pewno tu jakieś mają. Wariat, normalnie wariat. Ty się uspokój, słuchaj. Moja siostra o wszystkim wie. Zadzwoniła nawet do mojego męża. Co? Do twojego męża? Ale po co do niego? Słuchaj, ona chce, żebyśmy się dogadali. No ale to bez sensu, i tak nie przyjedzie. No nie, na chwilę odeszłam, a ty już mącisz mojej siostrze tym swoim podrywem. Nic jej nie mącę. Dorotka, powiedz jej, jak jest między nami wspaniale i jak się dogadujemy w tych sprawach. Nie mam zamiaru tego słuchać. Dorota, ogarnij się. Adam jest już w drodze, za chwilę tu będzie. Co? Jak go do tego namówiłaś? W ogóle nie musiałam go namawiać. Jak powiedziałam mu o twoim wypadku, był przerażony. Powiedział, że natychmiast wsiada w auto i jedzie. Serio? Ale... jaki wypadek? Co mu powiedziałaś? No, że się potknęłaś i upadłaś. I tego się trzymajmy. O tym tu młodym sąsiedzie nie może się dowiedzieć. Dlatego żegnam pana na zawsze. Dorotka, no powiedz jej coś. A z tym mężem skończ w końcu, żebyśmy mogli się kochać na legalu. Będzie wspaniale. Dorota, musisz dać szansę swojemu małżeństwu. Przecież to Adama kochasz, a nie jego. No, powiedz w końcu, co ci leży na sercu. Okej, dobra. Porozmawiam z nim. No. Michał... wybacz, ale ona ma rację. Muszę pogadać z Adamem i podejmę ostateczną decyzję. Dorotka, teraz... ale ja już nie wytrzymam ani chwili dłużej bez dotyku twojego ciałka. Litości. Proszę cię, idź.